Dziękuję. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, gdzie jest premier Donald Tusk? Jedna z najważniejszych debat. Debat dotyczących systemu wsparcia dla walczącej Ukrainy, polskiego systemu wsparcia, bo europejskim trudno mówić. Tam w Brukseli widzimy wyłącznie egoizm, to Polska ponosi wyłączne koszty pomocy Ukrainie, a premiera nie ma. Premier wyjechał zmęczony na urlop, na narty, do Włoch. Gdzie jest premier? Premier, który uciekł przed pytaniami rolników, którzy wychodzą na polskie ulicy, jeżdżą traktorami po to, żeby protestować przeciwko liberalnej polityce premiera Donalda Tuska, który chce przedłużyć o kolejny rok liberalizację handlu z Ukrainą. Za to odpowiada komisarz Dombrovskis Valdis z Europejskiej Partii Ludowej. Premier Donald Tusk również uciekł przed pytaniami o politykę klimatyczną. No, szanowni państwo, no nie może być tak, że z jednej strony Bruksela nam daje kolejne czynniki, które podrożą i spowodują podwyżki cen energii i ciepła, a my nadal finansujemy sami wsparcie dla Ukrainy. Tu potrzebna jest poważna debata. Polska zdała egzamin, Polacy zdali egzamin, ale czy ten egzamin zdali Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Komisja Europejska? Proszę czasami, szanowni państwo, popatrzeć się na to w sposób systemowy. Dzisiaj słyszymy, że pieniędzy nie ma dla dzieci, na laptopy, za chwileczkę nie będzie dla emerytów, nie ma pieniędzy od 1 lipca na tarczę antykryzysową, a premiera nie ma. Uciekł do Włoch, ponieważ boi się tych pytań. Pytań rolników, Polaków, emerytów i pytań również wszystkich tych, którzy chcą znać systemowy model wsparcia Ukrainy. Bo nie można ponosić tych egoistycznych kosztów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a z drugiej strony budować siły polskiej armii. Te dwie rzeczy się wykluczają. Jestem za tym, żeby inwestować w obronność i w polską armię, a nie w egoistyczną politykę Brukseli. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, państwo ministrowie. Dzisiaj mija 713 dzień wojny w Ukrainie, co niesie za sobą nieskończoną traumę i cierpienie wielu rodzin. Zmiany proponowane w projekcie ustawy są niezbędne, aby umożliwić obywatelom Ukrainy jak najlepsze funkcjonowanie na terytorium Polski w obliczu przedłużającego się terroru. Ci ludzie nie wybierali, gdzie chcą być. Decyzja została podjęta za nich. Dlatego ta ustawa jest tak bardzo potrzebna, bo pozwoli obywatelom Ukrainy na stabilność, życie do momentu, aż nie podejmą sami decyzji o swojej przyszłości. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przede wszystkim kobiety z Ukrainy. Kobiety z dziećmi z niepełnosprawnościami, które skarżą się na długotrwały proces wydawania kart pobytu. W Ukrainie straciły wszystko, cały dobytek, często są wdowami. W Polsce chcą rozpocząć nowe życie, chcą pracować legalnie, zakładają własne firmy. Panie ministrze, jakie zmiany przewidywane są w procesie wydawania kart pobytu? Czy również ministerstwo weźmie pod uwagę szczególnie sytuację kobiet z dziećmi z niepełnosprawnościami albo osób z niepełnosprawnościami, które na terenie naszego kraju przebywają? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bartosz Romowicz, Polska 2050, trzecia droga. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, panie posłanki, panowie posłowie. Gdy pełniłem jeszcze funkcję burmistrza Uszy Dolnych, powstało miasteczko pomocowe dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. I ta lokalna społeczność solidarnie zaangażowała się w kolosalną pomoc dla uchodźców. Zrobiła to zanim władza rządowa zareagowała tak naprawdę. Dziś wiemy, że ta pomoc jest nadal ważna i nadal potrzebna. Nie mamy żadnej wątpliwości, że jest to nasza odpowiedzialność i zapewnienie dla bezpieczeństwa Polski i Europy. I wiem, co mówię, bo niejednokrotnie w pierwszych dniach konfliktu na granicy mieliśmy do czynienia z takie sytuacje, kiedy to lokalna społeczność problemy rozwijała, poprawiała pewne niedociągnięcia, a reakcji państwa nie było. Ta ustawa, o której dziś rozmawiamy, jest ekstraordynaryjna, bo przedłuża prawa obywateli Ukrainy w Polsce i dodatkowo wzmacnia samorządy, które udzielały pomocy. Ale tutaj trzeba jasno, mocno podkreślić,
że państwo musi rzetelniej i dokładniej podchodzić do szczelności wypłacania świadczeń społecznych dla Ukraińców. Zdarzają się przypadki, kiedy to obywatele Ukrainy pracują zdalnie w firmie ukraińskiej, przebywając w Polsce i w Polsce pobierając wsparcie finansowe. Z takimi rzeczami musimy skończyć. Bywa też tak, że obywatel Ukrainy przyjeżdża tylko pobierać świadczenie, a rzeczywiście pracuje na Ukrainie. Z tym nie potrafił skończyć poprzedni rząd. Jestem przekonany, panie ministrze, że nam uda się to zrobić. Chcemy i o to proszę, aby w kolejnym kwartale ministerstwo, Sejm, właściwe komisje przeanalizowały każdy akt prawny, który dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy. Pomagajmy, wspierajmy naszych przyjaciół ze wschodniej granicy, ale nie pozwalajmy na to, aby ktoś wykorzystywał dobre serce Polek i Polaków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam na mównicę panią poseł Izabelę Bodnar, Polska 2050, trzecia droga. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj trwa 713 dzień wojny, krwawej wojny w Ukrainie. Ukraińcy dzisiaj przeżywają dramatyczny atak na wiele swoich obszarów. Na Mikołajew, na Drohobycz, na Donieck, Charków, Kijów, na obwód lwowski, na obwód suezki. To są dramaty wojny, które toczą się za naszymi granicami. Polacy od samego początku, od pierwszych dni wojny pomagaliśmy, otworzyliśmy serca dla naszych braci z Ukrainy. Moja fundacja, w której jestem założycielką, Wroc ma moc, od pierwszych dni wojny, 6 dnia po wybuchu wojny, jeździliśmy już busami na granicę, przywoziliśmy do Wrocławia matki z dziećmi uciekające przed tym krwawym konfliktem. Polacy, pomagamy z całego serca, jak tylko możemy. Nasze państwo nie może ustawać nadal w pomocy dla Ukrainy, dlatego że jest to w żywym interesie